Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Golony, jestem przeszalony. To nie szkodzi, dawno. Nie będzie widać, czy ogolony, czy nie. Także, proszę pana. Jest lepiej. Lepiej i dużo lepiej. Oho, a z jakiego to powodu lepiej? Lepiej, że kiedyś było źle. I to widać. Ale widzę, ten że bałagan jest taki, jaki ten, był. Wszędzie. A to już nasza polska tradycja, natura. Tradycja, tak. To już nie może być inaczej. To znaczy, że tego bałaganu, ja myślałem, że tu będzie wszystko ładnie ustawione, te samochody jakoś w jednym rządku, proszę pana, że te namioty poginą i tak dalej, ale to wszystko... Ja, proszę pana, byłem w Stanach i no. Idąc ulicą, kobieta do mnie śmieje się i mówi, że dzień dobry. Ja wróciłem do swoich krewnych i ci krewni opowiadał, że chyba musiała być ta pani z Mińska. A ta moja krewna mówi, u nas tak robią, tak ludzie, taka mentalność ludzka. Widzi pan. Tak samo i to pana tak trochę... Ale pan mówi o tych pawilonach, że tu jest lepiej, tak? W ogóle całości. Na całości. Na całości. A pan codziennie jest tutaj? Mieszkam obok. A te kwiatki to z okazji urodzin? Pierwszy w sklepie. Pan był pierwszym klientem w sklepie. O kurczę. Tym nowym tutaj, nowym. Tak? Artykuły spożywcze i na białowe. Tak. Dobrze. No to dobrze. Jeśli pana ocena jest taka, to jest super. Zapytamy potem. Panie Piątkowski. Zapytamy potem tych, co panie sprzedają. Panie redaktorze, słucham. Ja panu powiem. Przecież pan już dużo może powiedzieć na ten temat. No pewnie. I pana zdanie jest najbardziej wiarygodne. No to prawda? Domyślam się, że dla niektórych być może. Moje zdanie, to wie pan, potwierdza fakt. No dobrze. Fakt. A co panu się tu podoba najbardziej? No, że jest dużo lepiej. Pani handluje tutaj? Czy pani sprzedaje? Nie, ja nie jestem rodą. Stoję. Stoi pani? Stoję. Zaprasza pani do czegoś? A do czego pani zaprasza? Do niczego. To ja panią sfilmuję tutaj, do czego pani zaprasza. A może pani stręczy jakieś dziewczynki, co? A może papierosy bez akcyzy pani sprzedaje? Nie. Bo takich nam tu nie trzeba, wie pani. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się handluje? Okropnie. Okropnie? Zobaczy pan, co się dzieje. No widzę pani, że koniec dnia, pani dużo rzeczy ma. Nie tylko koniec dnia, tu chodzi o to, że słońce, które pada, tak? Towar się gotuje. Aha, czyli... pada, nacina wszędzie. A burmistrz mówił, że to obniżył te daszki. Tu troszkę zawniżone, tam było za wysoko, to po prostu w ogóle nie zdaje egzaminu. Z kim a jak ty, no właśnie już rozmawiałem i pani potwierdza jakby moją tezę. Tak. I tych ludzi, którzy twierdzą, że te zadaszenia tak. Są do niczego. Do niczego. Stwierdzam fakt i to każdy powie. Nawet klienci tak się wypowiadają. Aha. A co zrobić, żeby były do czegoś? Żeby to można było na no, żeby pani mogła powiedzieć, no jest dużo lepiej. Jest dużo lepiej. Przede wszystkim co
coś zrobić, żeby przyciemnić od słońca. Bo to czyli słońce, czyli tutaj jakieś ciemne szyby, co? Tak. Pan przyjdzie z tej strony, pan zobaczy. Mm-hmm. Bo to tak z tamtej strony nie widać. Dobrze, dobrze. Ale z tej strony to proszę stanąć. O. Sprawdzimy to. Dzień dobry, panie Zbyszku. Czy pan dzień dobry, dzień dobry. Próbuję rynek. Tak, proszę pani. Teraz pan spojrzy na ale bagę, ale w ogóle to plexi jest również odbijające takie, że razi w oczy. Tak, ja już mam problem z oczami właśnie. Tak. No, do opuści się wybieram. Właśnie to sfilmujemy i pokażemy, tak. Jak to wygląda. Ale teraz jest ładna pogoda. Wie pan, jak pada deszcz, to ta woda jest na wazę, na kalkulatorze. Aha, czyli ona jest wszędzie, tak? Wszędzie, tak. Czy to jest za wysokie, za małe, za mało szerokie, tak? Bo powinno być szersze tutaj, tak? To znaczy powinno być niżej i trochę przedłużone, żeby można było funkcjonować, bo ta woda skapuje. Ten daszek to powinien iść pod innym kątem, prawda? Tak, i tak. Być dłuższy. I z przodu i z tyłu. Tak. Jeszcze ten... A może oni chcą, żebyście sami zrobili sobie takie rzeczy, co? To znaczy już ludzie się przybierają do tego, ale jeszcze to jest nieodebrane. Jeszcze praktycznie ja słyszałem na sesji, że jest odebrane. Ale z tego co my wiemy... A sanepidu to wcale nie musi arrywować. Nie sanepidu, chodzi o unijne wymogi, bo jeszcze... A, to jest inna sprawa, czyli dostaną zwrot tego miliona. No właśnie o to chodzi. Bo jak nie dostaną i zrobione to jest tak jak jest, to dopiero będzie heca. A skorzystałam z okazji, że już jest kamera, chciałam powiedzieć jeszcze właśnie, wymyślili nam nowy cennik, podwyżka za to, gdzie na przykład do tej pory było 60, gdzie już było dużo. To jest podwyżka? Teraz 100 zł, proszę Ale pana. Burmistrz mówił, że to jest obniżka. No właśnie, czytałam artykuł i w internecie, i w gazecie było, że pan burmistrz jest za obniżką podwyżkami. Tak, tak, tak. A za chwilę są podwyżki, więc jesteśmy po prostu... Byliśmy u pana wiceburmistrza, pan wiceburmistrz powiedział, jego słowa były, nasz wybór, nie musimy tu stać. Po tylu latach pracy ludzie się utrzymują. Możecie nie stać tutaj. Tak, po 20-30 lat pracujemy i wasz wolny wybór, możecie tu nie stać. Ale tu jest wygwizdów jeszcze do tego. No proszę bardzo, właśnie. Tu jest jeszcze do tego wygwizdów. Koleżanka, chodź się wypowiedz. Bardzo prosimy. No, chodź powiedz jeszcze. Ale tu naprawdę jest wygwizdów. Klienci przychodzą, mówią, jak to jest. Nie dość, że świeci w oczy. Nie dość, że deszcz. Pokazałam właśnie, co się dzieje na wadze. Ten, świeci w oczy, tak. deszcz moczy i powietrze gwizda sobie, tak? Towar się niszczy, opłatę w górę. Ja u was byłam. A my takie brudne. Ale bo jak się handluje, to człowiek normalny, to jest sobie pani. To będzie w telewizji, w gazecie też. Bardzo fajnie, nareszcie w końcu... I w co słychać też będzie. Bardzo fajnie, nareszcie ktoś wpadł na pomysł, no, żeby nam pomóc. Ja już dawno miałam do was przyjść, tylko czasu nie miałem. Robić. Się bardzo cieszymy, bo szkoda, że klientów nie ma, bo by klienci nas bardzo poparli w tym momencie. Tak, to macie. Ja wiem. No. Ja wiem o tym, będą i klienci na pewno. Ale wie pan co, jeszcze proszą, tam na tamte stanowiska. Tam się odzież wypala, tak samo, tak. Tak jak tu ja. A nie, w ogóle ja obserwując, bo na razie obserwowałem, że jest większy nieład niż był wcześniej. Tak, tak. To tak. I nie ma klimatu tego, ma który klimatu był wcześniej. Nie ma targowiska, który tak. był. Nie ma serduszka. Nie ma serduszka, a serduszko jest potrzebne do handlu. Nie ma, a to jest bardzo, jeszcze chciałam powiedzieć, że klienci pouciekali, bo wielu klientom się nie podoba to, co jest. Tak jest. Poszli do konkurencji. Ile pani czasu tutaj handluje już na tym? Ja? Około 30 lat. Nie czyli wygląda. Pani ma wyobrażenie? No nie wygląda pani oczywiście. No. Chyba od dziecka pani zaczęła. Tak. Są takie dziewczyny, zaczynają bardzo wcześnie. Jakoś ta praca mi się podoba i pracuje. A jak pani się podoba tutaj, co? Czy nie podoba? Ale pani przychodzi tutaj tak, jednak, tak? Do swoich tak, tych... Moi rodzice często chyba kupują na wychowanie, tak? No. I to zadaszenie pani też się nie podoba, czy co? Chciałaby tu pani stać cały dzień? No, raczej nie. Ale czuje pani ruch powietrza, prawda? Czuję, tak. Że jest taki chłodnawy wiatr, prawda? Ale zimą to ja sobie wyobrażam. Ale jak przyjdzie ciepło, to jest blach. Wie pan, co będzie się działo? To jest tak jak kiedyś w tym wortelionowym płaszczu. Zimą było zimno, a latem za gorąco. Tak samo i teraz wy tutaj macie. Widzi pan, co się dzieje. Towar, straty niesamowite. Dobrze, dziękuję bardzo. Podwyżki. Już dzisiaj były protokoły sporządzone. To jaka to jest podwyżka? To jaka to jest podwyżka? No, prawie 100%, no, 60 na 100. To jest taka podwyżka. Naliczają nam. Ile pani ma tu po powierzchni? Tutaj jest 6 metrów i do samochodu jest 6, to 36 metrów. No, to czyli razy 2, zapłaci pani? 72 zł, a tu jest nagle 100 zł. Mówię o tym. O, tu przyszły moje koleżanki po fachu.
I mówię, tłumaczę właśnie panom, dzień dobry. Co się dzieje od słońca na wadze, co się dzieje z towarem, a jeszcze nie pada. Ja przejdę tam. Ale słońce za to niszczy, niszczy. I wszystkim wam niszczy słońce, tak? No tak, wszystkim. No widzicie, no klientka dzisiaj przyniosła Martę. Oddała? Oddała, klient dokładnie. A, że nie świeża? Nie, już. Nie, nie, od słońca. Aha. Ale no, dziękuję za taką Martę. No przecież to jest... To codziennie się wysypuje, tak. Wyrzucia się. A ja mówię o podwyżkach, tak? Czyli nie dość, że towar wam tu marnieje, to jeszcze macie podwyżki, jeszcze tak? Podwyżkę i to drugie tyle. A burmistrz obiecał, że będzie obniżka pod daszkami. Ale nawet to jest... czytałam wczoraj w internecie... Tak się głupoty wymyśliło tamto. A to nie, tak, bo to my też o tym pisaliśmy z sesji, bo była kwestia podwyżki, radni podjęli uchwałę. Ale burmistrz tłumaczył podczas sesji, że to będzie z korzyścią dla was wszystko. Tak, tak. A to nie z korzyścią, a wszystko się robi przeciwko nam. No. To procent podwyżki. Wszystko przeciwko nam, a miało być tak lepiej. A już mówię, to są... co, rezerwacja, słowa pana burmistrza. Słuchajcie, na czas modernizacji płaćcie rezerwację, żeby nie było bałaganu, tak. Żeby tam konkurencja nie przyjechała, nie zajęła miejsca. A te rezerwacje są cały czas. Przecież my z tych rezerwacji to tyle pieniędzy poszło, to praktycznie to jest połowa remontu. To jak to teraz jest? Nie jest tak, że kto pierwszy, ten lepszy. Nie. No, są rezerwacje. Ale nigdy tak nie było. Nie było. Zawsześmy mieli swoje stanowiska i każdy stanowisko. Czy pani to stanowisko, czy pani swoje musi zarezerwować wcześniej? Za co? Musi się zapłacić, tak? Plus wzrost jeszcze teraz kosztów. Tak. Czyli ile miesięcznie takie stoisko kosztuje? W tej chwili 100 zł, było 200, nam zmienili. A w ogóle to było ustawowo 30 zł, można było wziąć chyba najwięcej, bo to, ja nie wiem, jak to się zmieniło w tym przypadku. Płaciliśmy 30 zł za takie stanowisko, a teraz płacimy, proszę pana, 50 zł. Aha. To jest 20 zł więcej. Ale zaraz, ale w jakim przedziale czy, czasu? Dziennie. Dziennie. To jest dzień w sklepie, proszę pana. 100 zł dziennie. Tak, chcą teraz 100 zł dziennie. No to w dni targowe, a w, tak jak poniedziałek... To trochę mniej chyba. Połowę. Ale wzięli... Z tym teraz, tak. Że w tym roku wypatrzyli w kalendarzu i na przykład... Wielki czwartek. Wykorzystali, tak. A tak, dołożyli. Tak. To są dni targowe. Że to targowe, tak. To są dni targowe. No jak można to zrobić? My tu telewizję jeszcze zjeździli. To co w ogóle ściągnąć, że do Unii, tak jak w odpoczął pytanie do Unii. No, do Unii to nie powinno. Ja. Jest tak, i tanie, tak? I tanie płacą teraz w Otwocku jak przed tak. Podwyżką. No. Ale macie rozeznanie, że mamy, gdzie tak, indziej. Mają tak. Lepiej, mają przyciemniane no. Daszki. A, no właśnie. Światło. My nie mamy jest, rano światła, jest, to ciemku pracujemy. Jest półokrągły, z dwusąsie wieża i środkiem jest przejście. A tutaj co tam? Stoją puste daszki, bo nikt nie może... To od której zaczynacie pracę tutaj? My od szóstej? Na piątą. Ale czyli rozpakowujecie wszystko w ciemności? Tak. Przy latarkach. Zgasza światło się o której? O piątej? O piątej. Po piątej. I co ważne, że tam nie ma no pani, ale zrozum pan, tutaj ten stół i ten stół, żeby 100 zł płacić dziennie za, no. za to, no to ludzie. To w sklepach no. Tyle nie ma czynszu, no. Dajcie spokój. No i teraz go porozumieć 20 dni, to masz 2000. W sklepie, miałam sklep 2000, no. To wychodzi ponad 2000, gdzie w takich warunkach. Ale nie za, 12, nie za 12 metrów. Tak. 2000. Poza tym w Polsce mamy klimat taki, jaki mamy i te stoiska, i te daszki, to wszystko są nieprzystosowane do naszego klimatu. No, żadnego. Chciałam powiedzieć, a dlaczego w takich dziurach, za przeproszeniem, nie obrażają cegłów czy tam inaczej? Zrobili lepiej? Lepiej jest jak w Mińsku. Przecież Mińsk dostał tyle pieniędzy. A ja się tam wybiorę, byliśmy już na otwarciu, ale wybiorę się celowo, żeby popytać i żeby ocenić stoisko. Co ważne, że jest tam, i tam, zobacz, tam nie ma ani wjechać, ani wjeść. A właśnie, proszę zaprowadzić tą ciasną. Aha. Tutaj jest wszystko swoje puste, dlatego nie podnoszą nam ceny, bo pan zobaczy. No. A co się tutaj idzie? Wszystko puste, ani wjechać, ani się rozładować. Aha. Dlatego nie podnieśli ceny, żeby się za to od nas pieniądze odebrać. Aha. Bo spierdolili targowisko, a teraz są od nas pieniądze. To jest zepsute rzeczywiście, no. Bo tu żadnego podjazdu, nie, to jeszcze, żadnego... Jeszcze, ale tam dalej. Tam jeszcze lepiej. Tam w ogóle nie można przejechać. I tak są koszta... Ale to są miejsce na warzywa, na owoce, no ale na, weź pan wjazd samochodem, no, weź pan rozładuj 70 skrzynek. No tak. Gdzie pan postawi? Ale wcale nie ma miejsca. Gdzie pan postawi 70 skrzynek? Jak tu jest... Tu jest handlowe, z tej strony chodzą klienci. Tak. A tu są sprzedawca. I teraz weź pan,
tu jeden, tutaj drugi. Zwal pan teraz 70 skrzynek towaru. Gdzie pan to zwalił? Tu się nie ma co gdzie ruszyć, rzeczywiście. I te jeden sprzedawca, to i drugi. To do lekkiego towaru tylko tutaj. No to jajka pani nie wozi, no to na jajka wszystko zrobili? Z koszyka? No chyba tak. No. Teraz kur nie ma na to. No. To rzeczywiście. I my płacimy. O czym? Ale czy burmistrzowie wiedzą o takich rzeczach? Oni się chwalą tym, bo on się chwali, bo on zrobił zadaszenie. On pół rynku zadaszło się z tego cieszy. To znaczy ja to widzę, że to wszystko ładnie wygląda, kiedy nikogo tutaj nie ma, tak? Nie ma. I ładnie to wszystko wygląda. I on się z tego cieszy, ale tu nikogo nie ma, no dziś tych. No ale dzisiaj nie ma po prostu. Weź pani, bo tu od rana nie było ludzi. Tu nie było, od września nie ma wcale. Panią z rogu, niech ona się rozładuje. Tu jest jedna przestrzeń, co nie ludzie nie handlują, tam jest druga. A my musimy za to teraz zapłacić, za burmistrza sobie za ścianki. Ale tu taniej nie jest. Czy taniej tutaj jest? To sama cel, że tu nikt nie staje, bo tu nie ma nic. No. Czy wszyscy stają tam, gdzie samochodem można podjechać? Jeszcze tak, jako tako. No. I dawaj pani tamta pani z rogu, niech ona tutaj przyjdzie z tym swoim towarem i ona postawi. Tak jest. Za dużo jest naćkane tego. I oni się cieszą, bo oni daszki narobili. Tak. Komu te daszki? Na jajka? Z koszyka? No ale... Ale te daszki w naszym klimacie nie spełniają swojej roli. Panie, bo one nie chronią ani przed deszczem, ani przed wiatrem, ani przed słońcem. W ogóle to powinni przerobić. I z towarem mimo najechać. Taka wiata i samochód, taki alejka. A nie tak tutaj, ani wjechać samochodem, proszę. Ja nie wiem, czy państwo wiedzą, że ten teren miał w ogóle być pokryty jednym dachem, nie? No i by był jednym dachem, by było dobrze. Ale też burmistrz stwierdził ostatnio na sesji, że to był za duży koszt w ogóle i zrobili to, co zrobili. No to zrobili i nie stoi. 5 milionów stali kosztów. No tak. Ani kosztów, ani zysku, proszę. Na tę piękną kostkę. No to nie tyle. Panie, że mają kostki. W takiej wiosce jak jest ten Sobienie Jeziornik jest 2 godziny rynku. Jaś pan tam. Tam jest 2 godziny rynku raz w tygodniu. A zrobione jest właśnie z tą kamerą. Jedź pan tam. Dobrze. Obiecuję państwu, że pojadę po bliskich targowiskach i ocenię jaka jest różnica między tymi. Pan te drogi pożarowe sobie popatrzy jakie są. Trzeba z kierowcami rozmawiać, a nie pokryją mu robić bezpośrednio sami. Bo to projektant powinien przyjść i z kupcami porozmawiać. Ale dzisiaj był burmistrz. Ale proszę pani, jaki projektant? Zobaczy pani Spawinowa Mięsny. Na 12. Słuchajcie, będziecie tam? Zostawimy to dobrze. To ja też się wybieram. Na 12 w środę zapraszam, bo tu nie ma. Ale dzisiaj ma dzień. Macie tu jakieś szefostwo, czy nie? Tutaj na rynku? Macie jakiś związek? Jeszcze nie mamy właśnie, ale to trzeba zrobić chyba. Niedługo trzeba będzie Związek Kombatantów Rynkowych zakładać. Że mamy jeszcze do uwagi, nie wiem, czy to taka do telewizji, czy... Może być, oczywiście. Ja to dam u siebie, oczywiście, w swojej telewizji. Napiszę o tym. Naprawdę, bo to jest... Potem możecie to przekazać do uwagi. A będą mieli materiał. Gdzie to można obejrzeć tą pana... U mnie na stronie internetowej, www.cosłychać.pl. Aha, www. To będzie na tej stronie. Pan pokaże, jak tu jest drogi pożarowe. Proszę bardzo. Nie ma jak wjechać. Nie ma nic. Po co był ten remont? Dziękuję. Po co mu ten remont? Tam przejdzie tam, popatrzy jak są drogi. Na przykład jak jeżeli mój samochód by się zapalił, to ja tylko mogę się spalić, bo ja nie wyjadę. Bo nie mam jak. Drogi pożarowe są zajęte, nie ma jak wyjechać. Ale po pierwsze niech wjedzie z jednej strony, tutaj pierwszy samochód niech stanie i z tamtej strony. No tak, to zablokuje. Dziękuję. To po sprawie. Burmistrz odpycha tylko pałeczkę. A to zrobili takie bardzo, że... Jaki to ma sens? Czyli, zaraz, to jeśli otrzymał i wszystko jest dobrze, zgodnie z normami unijnymi, to dlaczego wy narzekacie? No wie pan, bo to są warunki. Ale proszę pana, to jest po co zrobione? Jaki cel było zrobienia? Po to, żeby Unii dogodzić, czy po to, żeby kupcom i ludziom dogodzić? No ja chciałem usłyszeć takie właśnie taką odpowiedź. Proszę pana, to ja... Dogodzili Unii, a nie wam. To ja panu tylko to mówię, że ten stanie pierwszy, z tej strony stanie pierwszy, ja po drodze złapię gumę i co, przyjeżdżam za godzinę, ja nie mam jak wjechać. Tak i stoję. Druga sprawa, przed tym tu było czarno. Niech się zapali przykładowo. Tak. Tyle terenu zmarnowali. Tak. Już nie ma. Przejdzie pan z drugiej strony za mną tam. Ale tutaj nie ma w ogóle żadnych sprzedających. Nie ma handlu. I tam druga część jest taka sama. Ani druga strona to samo. Ja tu z ciekawości byłam, nikt nie handluje. Nie ma zysku dla miasta. Niech pani nie ucieka przed kamery. Ładnie pani wygląda. Nie ma zysku dla miasta i nie ma
komfortu dla... Ja się zorientuję jeszcze, proszę Państwa, ile ostatnio, w ostatnich miesiącach, kiedy to funkcjonuje, było zysku, a ile było przed remontem. To chyba będzie... To znaczy nie, ale mogą mieć też tyle, bo podnieśli cenę. Tak. Ja teraz płacę stówę za stanowisko. Będą, bo posłucha pan. Nie. Przedtem nie była płacona rezerwacja, nie ten. Teraz jest płacona. Proszę pana, miał prywatny, prawda? Miał prywatny. Brał rezerwacji 30 zł. Znieśli, bo to było nielegalne, niezgodnie z przepisami. Teraz 100 zł jest legalne? No chyba tak, bo Rada uchwaliła. No a pierwsze 30 było nielegalne? No nie wiem, no widocznie to jest legalne, co teraz uchwalą. No. 20 zł na rynkach jest najdroższy. Ja sądzę, że oni doszli do wniosku, że będą mieli za małe dochody i dlatego podnieśli. Nawet jak część nie będzie zajęte, to im to wyrówna. No tak, ale proszę pana, płacimy plus tego rezerwację 100 zł. Tutaj płacą za dwa te stoły 100 zł. Ja za jeden jeszcze ucięty też 100 zł płacę. Proszę pana, też to jest niesprawiedliwe. Nie ma klienta. To znaczy, oceniacie, że tych klientów przed remontem, przed modernizacją było znacznie więcej. Jeszcze pan coś powie. Powie pan, poczekajcie. Powie pan mi, w którym zakładzie pracy pan płaci za toaletę? No, nie płacę za toaletę. A proszę przyjść do nas. Płacicie? Ile płacicie? Złotówkę. A, czyli tak jak w tej za 300 tysięcy też złotówkę się płaci. Dokładnie. Ale tam jest, a tutaj jest ograniczony czas pobytu, czy nie? Nie, no jeszcze nie. Bo tam do 20 minut. Czyli wy macie lepiej, cieszcie się. Jeszcze jedno. Bo tam chodzi młodzież na 20 minut. Ja podwoje. Tutaj te stoły są, prawda? Te stoły po to, żeby ktoś przyjechał, sobie zwrócił towar, prawda? Tak. I wyjechał samochodem. Wskaże pan mi miejsce, gdzie on ma zaparkować ten samochód. No to już o tym mówiliśmy. No. On może zaparkować sobie na ulicy i nosić wątki. Ale gdzie on miejsce? Jest, nie można zaparkować busem, nie można. Czyli nie może zaparkować na ulicy? Nie może, w niedziałce na przykład. A przyjeżdżamy z towarem i przykładowo jest. Czyli jeśli by tutaj ktoś stworzył przedsiębiorstwo polegające na tym, że jest parking i ludzie, którzy donoszą tu towar, za darmo, nie? To by najlepiej było. Tak. No bo jakby trzeba było zapłacić jeszcze za to, to też nikomu się by nie opłaciło. Prawdopodobnie tak, tam szykują, żeby to jest parking płatny. Więc trzy razy będziemy płacić. Raz rezerwację, czyli chory rynek. Placowy, chory rynek. A trzeci raz będziemy płacić albo jeszcze za to. Ja to uważam, że powinno być w ogóle to inaczej zrobione. To powinno być przerobione po prostu. Ale teraz sam stolik. Ale czego przypadło? Nie przepadło, bo co jest tak w potrzeb, to niech zrobią tak. Podsumujmy, drodzy państwo. Podsumujmy. Podsumujmy, mało miejsca na samochody. Mało, w ogóle miejsca. Drogi pożarowe są za wąskie. Znaczy nie, no są wykorzystane przez główne. Przez samochody. Tu są miejsca na samochody, do tych stolików, do tych i do tamtych. Aha. Ale samochody tylko osobowe wjadą. Ciężarowe nie wjadą. My stoimy, pan spojrzy, to już nie możemy. Drogi przeciwpożarowe są przez handlujące. Sąsiadka jedna zajęte. To znaczy, że to jest droga dla samochodów, to? Dla klienta. To jest jedna. A gdzie jest do samochodów? O tu. To jest droga do samochodów. To jest do samochodów zrobiona droga. A gdzie? Nie. No tak, z tego wynika. Ale nie, wynika z tego, że to jest do samochodu, a to tu będzie się kliencie. Nie, to jest dla klienta. Tu jest tylko na piechotę, bez samochodu. Ja mam tam stół, to ja sobie podjeżdżam samochodem. Ale to dla tych Rosjan chyba tutaj tylko jest, co mają te torby tylko, tak? Nie, to. No nie wiem, na kogo. Trzeba mieć samochód. Może to jest rynek wschodni zrobiony tutaj. Albo uniwersalny samochód. Ja uważam, tu niepotrzebny jest taki wielki plac. Powinni być bliżej, żeby samochód do samochodu i alejki. No i by było, proszę pana, jedna, dwie, trzy, cztery alejki by były. I tak wtedy jest. Byłoby dobrze. Dobrze, spotykamy się w środę wobec tego o 12:00. A życzę państwu, żeby przynajmniej nie wiało. Nie, po prostu my chcemy, żebyśmy jakoś w jakichś warunkach. A jeszcze panu coś podpowiem tak na marginesie. Tak. Na przykład tak, wszystkie kontrole jakie mamy, mamy latem. Aha. Jakiś śnieg, gdzie jest rynek nieodśnieżony, nikt z urzędu nam się nie pokaże. Aha. I strażników też nie ma wtedy. A tu co zrobią, zdjęcia i pójdą. My sami odśnieżamy. Stąd tu handlować? Sami sobie tu odśnieżacie. Sami odśnieżamy. Oni przejechali jak najbardziej, przejechali środek. Tu środek i ten, ale między stołami my musieliśmy łopaty ze sobą przywozić i odśnieżać. A na przykład jak ja tutaj stoję, no nie stąd śnieg, gdzie wywalę, no na drogę.
to do mnie jest pretensją, tak, bo ja mogłem to w kieszeń wsadzić i wynieść. A no tak. A nie na drogę. A sprzątać, każdy też po sobie sprząta, nie, tak? Nie, to jeszcze w miarę jest tak. Wydaje mi się, że miasto mi jest w jednym miastem. Sobie zobaczę. No tak. Jak to wygląda z bliska. Dobrze. Zapraszamy. To do zobaczenia w środę. Do zobaczenia. Mhm. To jest miejsce na jeden samochód, tak, a to na drugie. Aha, no to dołanie. To piękne. A gdzie jest droga pożarowa? Tutaj, tak? Tutaj gdzieś? Nie wiadomo, jak wjeżdża. No. Dobrze. No jak tak się ziemniaki ma tutaj, jest blisko, nie? To łatwo donieść, prawda? A teraz będziemy jak mieli blisko tam. A gdzie pani ma samochód? A teraz będzie pani miała tam samochód, na tamtym. A gdzie pani ma samochód? No gdzie? Aha. Na parkingu. Na razie na parkingu. Aha. I pani sobie to donosi tutaj, tak? No, na razie. A ile pani za to zapłaci, przepraszam, za takie coś? 2 złote z metra. No. Ale to pani codziennie, czy... Nie, tylko w dni targowe. A, w dni targowe, tylko pani przyjeżdża tutaj. A to jest stałe pani miejsce? Na razie tak. Aha. To takie stałe, jak i... Ale zadaszkowania tutaj żadnego pani nie robi, bo nie... No nie, strasznie, nie chcę powiedzieć, że na tamtym parkingu będzie musiała mieć samochód. Aha. No, nie można już. A, już tutaj nie można. Ja 100 złotych mandatu. Dotyczy samochodów osobowych. Piękne kwiaty. Taka wiosna tutaj na tym stoisku, naprawdę, i palemki. A to pańskie? Pańskie? Sąsiada. Sąsiada? A, pańskie też ładne, tak? Wiosna, wiosna, panie sierżancie. Jak się handluje? Słabo. Słabo? Nie ma klienta? Nie ma. A dlaczego uciekli klienci? Nie wiadomo. Nie pasuje im rynek. Słyszałem. Że kostka słabo ułożona. Ja myślę, że ona jest za dobra. Oni się przyzwyczaili do tego, że słaba kostka tu była, albo w ogóle. A mówiłem, że nie układać dobrej kostki, bo... Klien... Tak, za prosto będą chodzić. Za duże opłaty. No tak. Macie tutaj... Parkingów nie ma, parkingi podpisywane są. Tak, tak, właśnie, tak, tak. I do czego klient jedzie tutaj? A jak nie ma klienta, to i nie ma sprzedających, tak? Nie ma. No bo to po co tu przyjeżdżać? Gdzie indziej pojedziecie na rynek, tak? Dokładnie. No. Szukać się tańszych rynków trzeba. Co zrobić, żeby było lepiej? Podnicza zmienić. Pomóc. Mam zobaczy, przepraszam, pan mam zobaczy teraz tutaj, no, jak będzie pan wyjeżdżał, tak, samochodem. Tak. Zobaczy pan, jak tu nie ma wyjazdu, bo droga, no, przejazdowa jest, są pozablokowane, tak, a tu pod sam ten. Tak. Jak ja bym się do tej kostki dosunęła, to pan by nie wyjechał. Tak, tak. Bo to moje, no, jest pole. Tak, tak. O, zobaczy, i teraz pan jest problem. Tak, o, i problem. Jak ja bym się do tej szarej, tak jak mi każą, tak, tak, stanąć. Proszę zobaczyć. A bo tutaj ma pani, tak, dotąd miejsce. Tak, tak, tu dotąd. Tak. Proszę. No to by nie wyjechał, rzeczywiście. Nie wyjechałby, bo tu nie ma drogi przejazdowej. Tak. Droga jest zablokowana cała. Tak. 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 Jak tam, to kurwa za każdym metrem, tam to pozwolili. A tam pozwolili, bo tam jest taniej. Aha. A to myśmy tyle lat w czołówce stali, cały, tak, czas. Tak, no ja pamiętam, przecież tutaj przychodziłem. Proszę pana. Tak jest. Z dnia. To tego nigdy w Mińsku nie było, żeby tyle towaru zostało, nie? Na koniec dnia. I o czym to mowa? Folie, które sobie założyliście, tak? Ale po co? Od deszczu. Aha. Bo to przecież wszystko tutaj nacina. Pana wiewa. No, bo to przecież tutaj nie ma... Ale to... Może trzeba zainwestować i jakoś taki plexi takie ciemne tutaj dać, tak, czy coś? Ale na razie jeszcze... Ale ja wiem, bo wy jesteście na ruchomych piaskach na razie, tak, nie? No, to nie można sobie nic zrobić samemu. To znaczy, gdyby opłaty były mniejsze, to czemu nie, tak? Dokładnie. A to już i tak jest duża inwestycja. To bardzo, tak, proszę bardzo, jaki jest, no, na słońcu. No. I jeszcze dzisiaj jest wiatr trochę, bo gdyby wiatru nie było, to to byłaby już marmolada. Właśnie to wiatr robi. To robi, a to wiatr robi? Bo od słońca to my się osłaniamy. To robi wiatr. To wiatr robi. No wy się akurat osłaniacie, ale nie wszyscy tak wpadli na taki pomysł tutaj. No, ale już pan spojrzy, jak tu można patrzeć na... No tak, 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 tak. Zobacz pan za jedną parasolkę. Proszę pani, ciemne okularki. Dziękuję.
Modnie będzie pani wyglądała. Za taką parasolkę trzeba najświetniej. Pan podejdzie do mnie kupić. Dawi, jak oni się tutaj chwalą. Nowe budki, jakie to nowe budki? To są stare budki po modernizacji. Tak samo jak i kibel. Pisze nowy. Tak. A przecież tak samo. Aha, czyli pokazują, jak było tak dawniej. I to wszystko pisze, że to jest nowe. Aha. Obecnie, no. A to nie jest nowe, to jest po modernizacji, a nie. Nowe ja uważam, jak już fundamentów postawię i jest postawione. No. I dawniej jeszcze trochę samochodów było i ludzi, a obecnie wierzyć, możesz pan nie uwierzyć, od modernizacji tego rynku pół ludzi nie ma na rynku. Połowę klientów. Oczywiście. Nawet więcej. W tygodniu, tak jak stoimy, to powiem panu szczerze, to mało co. Przyjadę we wtorek czy w czwartek, jak utarguję 150 zł, to jest wszystko. Rozumiem. A pan klient też z warzywami, tak? Czy... Tak, tak, to jest moje stoisko. Aha. Czyli nie ma więcej niż połowy kupujących. A oni tutaj nie wiadomo co. Ale może to kryzys spowodował taką rzecz, nie? Warunki, tutaj jest... Tu nie ma serca, jak to ktoś powiedział. Tu tak, brakuje tej duszy. To, tej duszy. Tu po prostu trzeba było zrobić kostkę, to tak. To, no, to kostkę, tak, oczywiście. Tak. Budki odremontowane, tak, jak najbardziej. Ale tamta część... Tak. Mówiliśmy, tak, tamte budki zrobili, te stoliki, tak, powiedzieliśmy, bardzo są za wysokie tego. No to tutaj opuścili chyba pół metra czy ileś. Jak my mówię, że za wysokie, nie, bo maszyna do czyszczenia by nie podejdzie. Aha. Ani teraz, proszę pana, nie czyszczą, nawet tak odśnieżyć tak to nie będą mieli. Jak, bo tutaj nic nie odśnieżą. Proszę pani, proszę spokojnie rozmawiać, nie? Ja pani nie kręcę, mnie kręcą tamte dziewczyny. Bardzo dobrze, że pana kręcą dziewczyny, nie, nie. Ale lepiej mówią tutaj, że mniej klientów jest, to prawda? Tylko opuszczają sceny, powiedz pani. Że co? Do, oni nie. Widzi pan, i pan tutaj mi powiedział bardzo ważną rzecz. No. Jak mają drożej niż w sklepach, to nie, czemu? Nie w marketach, niech się kładą pod marketami, tak? Aha, i to jest tu pies pogrzebany. No. Wie pan co? To może być prawda. Ale pan ma dobrą cenę i pan nie narzeka na brak klienta. A co ja tam mogę narzekać? Nie narzekam, żartuję. Jest jak jest. Ale to chyba nie są żarty z tym rynkiem. No wszędzie. Zrobiło się źle. Wszędzie jest niedobrze. Jest kryzys. O. Ale jakbyśmy rzucali na kryzys wszystko, to co to by było? Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.